Siemanko, dzisiaj znowu na pstrągach. Uderzamy w to, co teraz można w Anglii łowić. Mam dzisiaj gości. Chłopaki z MDD Fishing Team, Maciek z Damianem. Jest też mój szwagier Wojtek. Oglądacie filmik, no i zobaczcie, co połowiliśmy, nie? No, trzymajcie się i piątka. Zimno, zimno. Ze dwa razy se rzucę. Jest. Podbiorę, dzięki, dam radę. Już taki przyzwoity. No taki ładny. W drugim rzucie w sumie wziął. No. Samego rana. Nie. Jaki piękny. Do wody. Piona. O, Maciek na... O, coś ma. Jest pierwszy. Widzę, że fanatyki, co? No już wiem, no mówię, no co? Trzeba patrzeć, co miejscowi używają, nie? Tak jest. Po filmach widać. Po filmach widać. Nie, miałem jednego. To jest ten sam kolor? Nie, nie, ja mam takiego trauta troszkę. No Maciek ma pierwszego. Pokaż go. Ale pierwszy jest. Zobacz. I poszli. No się ma, witajcie. No cześć. Dzisiaj to jesteśmy na pstrągach. U Adama. Tu jest Adam. Także jeżeli połapiemy, to ten film będzie i u nas, u Adama, także bijajcie na Perch Hooligans, u niego też pewnie. Tak, dokładnie. To co ogólnie zimne 2 stopnie. Tak naprawdę się musicie pokrywać. No i co? I będziemy łowić na... Oś rzucił pięknie. Jak po rybę. Bardzo pięknie rzuciłem. A to zahaczyłeś? Ile zawody podobu kręciło się i... Ale tam nie wejdziesz. Nie, no co? Wodaj. No stary, to bym mógł to uznać jak zamach na moje życie. Ja wiem, że chcesz przed zawodami pstrągowymi mnie wykluczyć. Dobra, zakładam egzekutora. Jest. Jest następny. Już sekunda. Taki malutki. Znowu taki 20-kilku centymetrowy. Na rapalkę countdowna. No i łowimy dalej, zaraz go wypuszczę. Jeszcze pijawkę ma jakąś. Zaraz go czyszczę, wypuszczę. No tak, jeszcze raz i do wody. Op. Łowimy dalej.
po nogach ciągle. O, pięknie Damian. Czaj ci podbiorę. Ładnie obarwiony. No, piękny. Brawo stary. A mówiłem ci, żebyś czwórkę założył. No nie jest czwórka, to jest piątka. No to sorry, centymetr. O zobacz, taka piękność. O zobacz, jak grzbiet ładnie dziobnięty był kiedyś, no. Kiedyś. No i co, rapalka 500 metrów. No co, puszczamy, nie? Na rapalkę, tak? Na rapalka 500 metrów, no. Standardowy kolor, biało-czarny. Biało-srebrny, sorry, co ja gadam. Dobra. To do wody. Robiłeś z tymi zdjęcia, czy nie? No. A zrobiłeś. No. O! Uwaga, lądują! Weź taką... złap! Przez przypadek. Bardzo dobrze, jeszcze powiem ci, że jeszcze głębiej jest tam dalej, jak te rzeki się łączą. O, brawo. To by się odechnął grać, czy nie? Już nagrywam. Damian jest on fire. O, drugi z tego samego miejsca, to porzucie. A ten mniejszy, nie? Troszeczkę. Aha. Co, rapalka, nie? Rapalka cały czas, no. 500 metrów. To jest białe. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Strong. To będzie. No co strzu. Strong. O jaki strong. O! Jest. Jest i to całkiem. Tak, podbiorę sobie. Skoczek. Ohoho. Zobacz. Taki wielki nie wiadomo nie jest, ale... Ładnie uborwiony, nie? Tak. Już nie jest taki srebrny, jest bardziej podchodzi pod róż. No taki. Op, dawaj. Poszedł następny. No i Wojtek złowił takiego pięknego. Pokaratony. No, do wody go. Poszedł. No, cześć. Jak widzieliście przed chwilą, z chłopakami troszkę tam połowiliśmy, nic nie było specjalnego. Ale też rzeka, na której byliśmy odcinek, miał może z 700-800 metrów. Zrobiliśmy go w sumie w dwie strony dwa razy.
No niestety tak bywa czasem, że tam nic wielkiego się nie złowi. I ten, i byłem dzisiaj umówiony z Maćkiem, bo szkoda mi było takiego materiału wyrzucić go. Mówię, jest tam parę minut do oglądania, także ja się pobawiłem, pośmiałem się z chłopakami, było naprawdę zabawnie. I ten, dzisiaj byłem umówiony z Maćkiem, no ale sobie chłopak przypomniał, że ma 40 urodziny i ma gości. I zostałem sam, więc oglądajcie, może coś dzisiaj dołowię. I trzymajcie się. Jest. No i na salmo woblerka. Teraz go trzeba podebrać. Piękny różowy, taki srebrno wpadający w róż. Bardzo ładny kolor. Takie piękne pstrążek, ponad 40 cm. Wraca do wody, hop! Jaki maluszek. O, ładnie ubarwione, czerwone ładne kropeczki. Wziął na rapale 4 cm w tym samym kolorze. Odhaczamy i wypuszczamy. Taki. O. Aż drugi, z tego samego miejsca. No już. O. Troszkę inne ubarwienie. Zaraz go odhaczam i wypuszczam. Taki troszkę ciemniejszy. Troszkę mniej tych czerwonych kropeczek. Jest. O, ale skacze. Wziął jak petarda, naprawdę. Piękne branie. Też malutki. No, pięknie ubarwiony. Zaraz go odhaczę. Następny. Kurde. Och, te szczupaki. No tu przysiadłem na pstrągi, a nie na szczupaki. No, czy się odhaczę. Taki śledzik.
No to tyle. W sumie przechodziłem może, nie wiem, z 3 godziny, może z 3 godziny z groszem. Byłem na kilku różnych miejscach. No i było jak było, no nic dużego, no ale coś tam połowiłem, więc... jutro próbuję jeszcze raz. Wstaję rano przed pracą, ubieram wodery i spróbuję coś złowić, jakiegoś ładnego kropka. Także trzymajcie się, jak wam się podoba, subskrybujcie i piąteczko.